Reporterzy portalu poznajfakty.pl w ostatnich dniach przemierzają pogranicze polsko-ukraińskie, by sprawdzić, jak wygląda polska pomoc dla uciekających przed wojną Ukraińców. Jesteśmy świadkami wielu dramatycznych relacji uchodźców zza naszej wschodniej granicy. To są, skąd państwo wyjechaliście? Z Ukrainy, bo wojna tam. Z jakiego miasta, z jakiej miejscowości? Jest Śmidyn. Językowym ale bomby. Aha, i co tam się dzieje w tej chwili? Тривоги, бо здушні. Вночі мусиш ховатися, в льох ховатися. А чи хтось, ваша родина została там ще, чи всі виїхали? Ні, ще została. Codziennie naszą granicę przekraczają dziesiątki tysięcy osób. Głównie są to matki z dziećmi. Większość z nich trafia do punktów recepcyjnych takich jak ten w Chrubieszowie. Tu mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, odpocząć i poczekać na podróż do miejsca, gdzie zatrzymają się w Polsce na dłużej. Przywożą tutaj nam uchodźców różnie. Autokarami, z prywatnymi samochodami, busami, no różnym transportem tutaj. I tutaj następuje ich rejestracja, jeśli korzystają tutaj z noclegów. Jeśli nie chcą jak najszybciej, bo są tacy, którzy chcą odpocząć, jeśli jak najszybciej chcą wyjechać, no to tu stają kierowcy i mają karty z całej Polski, i nawet z zagranicy. Do akcji wsparcia dla uchodźców wojennych dołączają organizacje, które otrzymują wsparcie ze strony Funduszu Sprawiedliwości. Stowarzyszenie jest to olbrzymie wsparcie. Dzięki rozporządzeniu, które wydał Fundusz Sprawiedliwości, wszystkie osoby, które przybywają do nas z Ukrainy, zostały uznane za kategorię osób dotkniętych przestępstwem dotyczącym zbrodni wojennych. I to dla nas miało kolosalne znaczenie, ponieważ możemy w zasadzie każdej osobie, która przybyła tutaj z Ukrainy i jest pokrzywdzona sytuacją, która tam się wydarzyła, pomóc właśnie w zakresie bardzo szerokim, bo ci ludzie to najczęściej są kobiety i dzieci, więc potrzebują w zasadzie tak naprawdę podstawowych rzeczy, pampersów, żywności dla dzieci, bardzo często koców. Także w punkcie recepcyjnym w Chrubieszowie pomaga wielu pracowników i wolontariuszy z punktów pomocy ofiarom finansowanych przez Fundusz Sprawiedliwości. Pracujemy praktycznie codziennie, od poniedziałku do niedzieli. Są dostępne oprócz naszej osobistej pomocy telefony. Odbieramy od poniedziałku do niedzieli. W punkcie pracują psychologowie, osoby pierwszego kontaktu, prawnicy są dostępni praktycznie cały czas, jeżeli nie jest tak, że kiedy, tak jak mieliśmy wcześniej, wyznaczone dni, jest osoba chętna do pomocy, czy potrzebuje, wtedy dzwonimy po prawnika, prawnik się zjawia na dany dzień. Polacy wspierają wolontariuszy, śląc na granicę ogromną pomoc materialną. Wysłannicy portalu poznajfakty.pl także włączyli się w akcję, przywożąc do Chrubieszowa pomoc rzeczową, żywność, lekarstwa czy artykuły higieniczne.